Festiwal Dialog Kultur organizowany jest od kilku lat. W tym roku rozpoczęła się 5. jubileuszowa edycja cyklu koncertów. Cieszymy się, że udało się przez te 5 lat zorganizować sporo ciekawych koncertów, gdzie rzeczywiście ta idea festiwalu, czyli zbliżanie jakby ludzi różnych kultur, różnych nacji do siebie właśnie poprzez muzykę, nam się udaje. Tym razem Dialog Kultur rozpoczął się od występu grupy Jarmuła Band, grającej muzykę żydowską. Formacja istnieje od 2002 roku i od początku istnienia koncertuje tam, gdzie serca słuchaczy otwarte są na inne kultury. Mieliśmy możliwość, aby grać w byłym Związku Radzieckim dla Żydów. I właśnie powstała taka inicjatywa, żeby jakoś ich wspomóc, bo sytuacja tam była też ciężka. I zespół się właśnie związał z tego, żeśmy pojechali tam i chcieliśmy ich jakoś rozweselić. Więc my jako osoby z polskiego pochodzenia stwierdziliśmy, chcemy się coś nauczyć. I właściwie tak powstała idea zespołu, aby przyjechać potem i też do Polski, do innych krajów i budować mosty pojednania. I tak. Jarmuła Band idealnie wpisuje się więc w ideę, jaką niesie ze sobą Festiwal Dialog Kultur. W Chrzanowie grupa zagrała dla publiczności w kościele Świętego Mikołaja. Podczas godzinnego koncertu zaprezentowali własne interpretacje muzyki Żydów sefardyjskich. To były te diaspory, które mieszkały w byłym basenie, właśnie w basenie Morza Śródziemnomorskiego. Chociaż myślę, że jak historia mówi, wiemy o tym, w Krakowie też byli Żydzi sefardyjscy i to był miks aszkenazyjskich i sefardyjskich. Więc my będziemy dzisiaj prezentować też improwizacje Jarmuły Band, ale właśnie z ukłonem w stronę sefardyjskich rozwiązań muzycznych. Na przykład utwory, które będziemy grać, są ormanencyce skal hiszpańskiej, ale też i instrumentarium będzie ciekawe. Na przykład mamy oud, to jest taki śródziemnomorski, taka jakby mandolina. Mamy też taki flet arabski i brzmienia chcemy przybliżać właśnie tego orientu. Słoneczne niedzielne popołudnie w zabytkowym chrzanowskim kościele rozbrzmiały więc rzadko słyszane tutaj instrumenty. Artyści nie tylko grali poszczególne utwory, ale ich wykonanie poprzedzali krótkim wstępem. Dzięki temu słuchacze mogli nieco poznać kulturę Żydów i okoliczności, w jakich wykonywano część tych utworów. Zagrano m.in. tradycyjną pieśń żydowską wykonywaną przy okazji zawierania ślubów. Koncert inaugurujący festiwal już za nami, przed chrzanowską publicznością jeszcze 3 w ramach Dialogu Kultur. Już w tę niedzielę na sali marmurowej Urzędu Stanu Cywilnego wystąpią 2 potomkinie przedwojennych właścicieli dóbr ziemskich Chrzanowa, czyli Levenfeldów, Suzanne Haberfeld oraz Susan Sacz. Mimo, że są dalekimi kuzynkami, to właśnie w Chrzanowie spotkałem się po raz pierwszy. Jedna, Susan Sacz, mieszka we Włoszech i tam jako pianistka pracuje, a występuje, natomiast Susan Haberfeld mieszka w Szwajcarii i jako mezzosopranistka śpiewała już na różnych światowych scenach. Również gościliśmy ją w Chrzanowie. W niedzielę 22 czerwca w Chrzanowie wystąpi Krak Trio, prezentując współczesną muzykę filmową. Z kolei 6 lipca koncert śpiewaczki mieszkającej w Stanach, zatytułowany Miłość ci wszystko wybaczy. Wystąpi z muzyką amerykańską musicalową, też znaną, czy jak Skrzypek na dachu, czy Love Story. Szczegółowy program można znaleźć na stronach internetowych muzeum i w Kulturalnym Chrzanowie.